Nowy tryb na żywo to coś, o czym dyskutujemy od ponad miesiąca. Wraz z powrotem Dr. Sloan do plików zostały dodane nowe informacje o nowym wydarzeniu na żywo, o którym otrzymaliśmy właśnie troszkę więcej informacji. Nowe bossy, podziały na akty oraz fabuła, coś co nadejdzie wraz z nowym trybem, który figuruje w plikach pod nazwą kodową Arnold. Oprócz tego najpewniej jest on powiązany lub jest on nowym eventem na żywo. Także hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj jak co odcinek mam dla was do rozdania skina, którego otrzymałem od Epic Games w ramach naszej współpracy. Wy natomiast pamiętajcie o tym, aby wpisać kod JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, ponieważ bardzo mi to pomaga w rozwoju kanału i tak też to zrobiło te widoczne 5 osób, za co bardzo im dziękuję. A jeżeli chcecie wesprzeć mnie trochę bardziej, to zawsze możecie kliknąć przycisk wspierania na YouTube, co zrobiła chociażby ta widoczna dwójka moich widzów, za co bardzo im również dziękuję. A teraz fundament, prosimy o odpowiedź na wczorajsze pytanie i być może o nowe wyzwanie. Prawidłowej odpowiedzi najszybciej od publikacji odcinka w plus minus tym samym czasie udzieliły te osoby i trochę ich było, więc nie będziemy się bawić w żadne pozwy. Będziecie się Macie czas do dzisiaj, aby dołączyć do mojego Discorda i zgłosić się do mnie, abym mógł z wami rozpocząć wielką bitwę o skiny, która będzie miała miejsce dzisiaj, 12 lipca o 18. Z racji, że to wyzwanie jest nierozstrzygnięte, to nowe wyzwanie pojawi się dopiero w następnym odcinku. Event na żywo to coś, na co zawsze czeka każdy z nas z zapartym tchem, ponieważ zawsze jest to ekscytujące wydarzenie fabularne i wiele minut fajnego widowiska czy dobrej zabawy. I w tym sezonie, a właściwie to pod koniec jego, otrzymamy właśnie zupełnie nowe wydarzenie na żywo, a także tryb powiązany z nim, ale po kolei. Skąd w ogóle wiemy o tym, że dostaniemy nowy event, skoro Epic Games go w ogóle nie zapowiedziało? Wszystko oczywiście jak zawsze znajduje się głęboko w plikach gry, gdzie możemy znaleźć specjalny rodzaj pliku do trybu Battle Royale, który to jest zaszyfrowaną linią dialogową Dr. Sloan. To właśnie z niego wynika, że mamy do czynienia z trybem eventowym, a nie zwykłą linią dialogową do zadań karnetu bojowego, ponieważ ten typ pliku dotyczy tylko wydarzeń na żywo oraz zadań w ratowaniu świata, a skoro znajduje się on w plikach Battle Royale, to doskonale wiemy, z czym mamy do czynienia. Jest to więc potwierdzenie tego, że mamy do czynienia z eventem na żywo. Dzisiaj jednak doszło do kolejnego wielkiego przecieku, w wyniku to którego dowiedzieliśmy się, że oprócz eventu nadchodzi nowy tryb do Battle Royale, którego nazwą kodową jest Arnold. I co ciekawe, ta sama nazwa odpowiada wstępnym eventowym plikom, a więc najpewniej będzie to coś powiązanego z fabułą gry, chociaż oczywiście nie musi. Nowy tryb będzie miał miejsce w Battle Royale, a więc nie uświadczymy możliwości grania w niego na ratowaniu świata, chociaż pewnie będzie miał swój odpowiednik właśnie tam w postaci nowych zadań. Wstępne pliki zakładają, że ów event będzie powiązany w jakimś stopniu z tym, co otrzymaliśmy podczas hordobicia w trakcie jednego z ostatnich wydarzeń na Halloween. Będzie to tryb podzielony na parę misji, na co wskazuje, że będą tam aż 4 oskryptowane sekwencje lub cutscenki, zaś całość będzie podzielona na wiele aktów, a dokładniej to na 3. Być może będzie to coś w rodzaju naszego pojedynku z ostatnią rzeczywistością, o którym informował nas ostatnio Opti Prime. Pliki jednak wskazują, że częścią z bossów będą żołnierze urojonego reżimu, co może wskazywać na to, że jakieś niedobitki mogły założyć rebelię lub coś takiego, z którą się zmierzymy. Bossów ma być wiele, a jednym z nich ma być dobrze nam znany z poprzedniego rozdziału Mistrz Łowów. Ponadto znajdziemy tam wiele nowych najemników, zwierząt oraz pojazdów. Wszystkie NPC-ty natomiast będą podzielone na 4 kategorie, z czego jedną właśnie są bossy. Szykuje się więc naprawdę świetna zabawa. Dodatkowo w nowej aktualizacji zawartości Epic Games dodał fontanny klerpu oraz 2 nowe augmenty, które właśnie widzicie. No i to byłoby na tyle. Pamiętajcie proszę o kodzie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie przy dokonywaniu jakiegokolwiek zakupu. Ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!